Mateusz Tarzan Leśniak po drugiej konferencji przed Prime Show MMA 5. Rozmawiałem już z Sebastianem Strolowanym i on w dobrym humorze i ty chyba widzę, że też między wami jakieś tam specjalnie złej krwi nie ma. Nie ma. Bardziej takie delikatne przekomarzanki, no i wiesz, będziemy się sprawdzać, sprawdzimy się w sobotę tak naprawdę, nie? Jacek Murański czy Paweł Jóźwiak, jeśli chodzi o kolejny panel tej konferencji, który właśnie trwa? Ale co, kto wygra, czy co? Kto wygra ten? Jak niego kurwa z miecza. Widziałeś, co tam się wydarzyło, że osoba na wózku inwalidzkim podeszła do bagiety, o co tam chodziło? Wiesz co, ja nie wiem o co chodziło, ale to nie było, ta osoba nie podeszła do bagiety, tylko podeszła po prostu wyrazić swoje zdanie, więc każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania i szanuję to. Jakbyś ocenił poziom dymów na twoim panelu, czy to ci się podobało, czy jesteś przeciwnikiem czegoś takiego? Wiesz co, no to kurwa, dymy zawsze się sprzedają i ja lubię też trochę poddymić. Jak to wszystko ma smak, to ma to sens. Federacja High League przynajmniej na jakiś czas ogłosiła, że kończy swoją działalność i co się stanie dalej? Czy teraz Prime ma pewnego rodzaju test i zobaczymy, na jaki poziom wejdą, tak według ciebie? Zobaczymy, czas pokaże wszystko. Czas pokaże, no to może troszeczkę luźniejszych pytań, bo formalności mamy za sobą. Ja widzę, że ty jesteś dobrze przygotowany, kurwa. Kierunek... Chyba, że ty masz coś, z czym byś chciał się z widzami podzielić. Nie, ja to wiesz, że ja jestem luźny. Ja jestem luźny, więc możecie tutaj, wiesz, możesz mnie wypytywać. Po to tu jestem, nie? Sebastiana się pytałem, dlatego się zapytam i ciebie. Kierunek na wakacje za granicą, Kair czy Dubaj? Nie wiem, chyba wolałbym posiedzieć w lesie, w domku. W domku drewnianym, na motorze sobie pojeździć i wychillować. Badstoja czy Kizo? Kizo? Oglądałeś Koloseum? Nie. Czy nie widziałeś walki Artura Szpilki? Nie. Z Mariuszem? Nie widziałem. Kizo tam wyskoczył z tortu, taka fajna akcja, byłabym nawiązał, ale... A, nie, widziałem tylko tą piosenkę, którą śpiewał, jak jechał samochodem. No właśnie, z tortu wyskoczył, no, nie? Bycia gdzie było... Ale nie widziałem, że z tortu wyskakiwał, nie? Twoja ulubiona piosenka i może która cię wyniesie w sobotę na wyżyny do wygranej walki 1 lipca. O, to usłyszysz w sobotę tą piosenkę na wejściu. Stitches. Klasycznie. Stitches, mocno wyjeżdża Stitches. Ile sekund dajesz Sebastianowi w klatce? Wiesz co, na tyle, ile będzie trzeba, żeby go ubić, nie? A ty jesteś gotowy na pełny dystans, tak? No, tak. Ja nawet na więcej, jak będzie trzeba. Więcej, na 15 minut. Czy według ciebie, Paweł Jóźwiak będzie w stanie wyjść do walki z Redem? No ja myślę, że tak. Myślę, że jest w formie. Widać po nim, że jest w formie. No. Nie był na wakacjach, więc trenował pewnie. Byłeś na wakacjach? Nie. Czyli dopiero po Prime, tak? Nie. Mam tak napięty grafik. Moja żona jutro w sobotę wylatuje, a ja wracam do Trójmiasta. Jeden dzień odpoczynku i dalej. Trzeba tyrać. Niedługo w Trójmieście będzie gala KSW 15 lipca. Czy tam będziesz może... Wybieram się. Na którą walkę najbardziej czekasz, bo mamy Phil de Frisa, Sebastiana Przybysza i... Mam kolegów z maty od siebie, więc mam Sebę, mam Bartka i mam Krystiana, więc liczę na nich i trzymam mocno kciuki za nich. Walkę Kacpra Formeli na Feny 40. Nie widziałem urywki, ale Kacper to jest, uwierz mi, to jest taka maszyna, że to jest naprawdę, powiem ci, solidna firma i maszyna sama... Sama nazwa maszyna do niego pasuje idealnie, bo jest kurwa tak skupiony na tym wszystkim i tak solidnie do tego się przygotuje, że dla mnie, jak jestem na macie i widzę czy Sebę, czy Bartka, czy Krystiana, czy wszystkich kolegów z maty, jest kurwa naprawdę dobrze się aż na nich patrzy, jak oni się przygotowują mentalnie i do tego wszystkiego i trenują, w ogóle wszystko jest zajebiste. No w takim razie, jak to na konferencji było troszeczkę chaotycznych pytań podczas samego panelu, na wywiadach i dziękuję ci na dzisiaj, odpoczywaj, trzymaj się do jutra. Pa, pa.